Łukasz Malenda, witam Państwa w Hyde Parkowej, a moimi gośćmi są dzisiaj pan poseł Robert Mordak z 15. Dzień dobry Państwu. I Adam Włodarczyk, niegdyś prezydent miasta, no, człowiek lewicy, można powiedzieć, centro lewicy. Bezpartyjny. Bezpartyjny. Witam Państwa. Panowie, iluminacja świąteczna rozbłysła na Żeromskiego. Jak się Państwu podoba? Panom podoba? No cóż, no ona jest właściwie podobna, taka jak co roku. Jest tylko pytanie, czy można było to zrobić lepiej, ładniej, taniej. No, ale nie, chyba sam Pan musi przyznać nawet... biorąc pod uwagę koszty, że no jest wyjątkowo ładna w tym roku. Jest wyjątkowo ładna, tylko podobno nie spełnia przepisów przeciwpożarowych. Ten tunel, który jest ustawiony, to on jest wbrew obowiązującemu prawu. Pan poseł jest pesymistą. Nie, dlaczego? Ja tylko ostrzegam. Panie prezydencie. Ja myślę, że jeżeli ta iluminacja dobrze wpłynie na atmosferę świąteczną w mieście, to spełni swoje zadanie. A o gościach się nie dyskutuje. Jednym się podoba, innym się nie podoba. Ja myślę, że cieszmy się, że zbliżają się święta i że będą fajne, przyjemne oby dla nas wszystkich. I chociaż święta, proszę Państwa, coraz bliżej, to nie możemy uniknąć tematów personalnych i typowo politycznych. Zmiany w Platformie Obywatelskiej w Radomiu, zmiany w Prawie i Sprawiedliwości. Co one oznaczają przy wyborach samorządowych? Jak panowie oceniają tą wojenkę w Platformie Obywatelskiej? Radny Wędzonka bardzo mocno skarżył się na kolegów, że zdrajców, którzy jakieś są świństwo mu zrobili, takich słów używał. No i chodzą nawet słuchy, że podobno ma za to stracić funkcję szefa klubu radnych. Ja przyznam szczerze, oglądałem taką konferencję z udziałem nowego pana przewodniczącego i użył tam sformułowania, że Platforma nigdy nie była tak zjednoczona, jak jest aktualnie. W związku z tym to pewien dysonans w stosunku do tego, co pan redaktor był uprzejmy powiedzieć. W zasadzie nie ja, co ja tylko cytowałem radnego Wędzonka. No więc pewnie jest to realna ocena sytuacji. Jest to zły sygnał. Jest to zły sygnał, bowiem takie rozbieżności doprowadzały do klęski. Ale dla kogo zły? Zły dla Platformy, czy zły dla Radomia, dla opozycji? Po pierwsze zły dla Platformy, a potem się zastanowimy, czy zły dla Radomian, dlatego że z punktu widzenia zbliżającej się kampanii podzielona formacja nie jest w stanie przygotować się właściwie do tejże kampanii i w sumie rzeczy w aktualnej sytuacji z całą pewnością nie będzie to łatwe, żeby zmierzyć się z tak trudnym i wymagającym konkurentem, jakim jest Prawo i Sprawiedliwość w mieście, zresztą też odmłodzone pod wodzą posła, doświadczonego parlamentarzysty i myślę, ale bardzo zajętego i być może... No tak, ale też z taką kampanią kieruje pan Kosztowniak z tego, co się orientuje. Pan Andrzej znakomicie zna struktury samorządowej sytuacji w mieście i pewnie będzie to... To teraz panu posłowi Mordakowi, uważam, że o ile... Bo on na pewno nie będzie pan płakał z powodu niesnasek w Platformie. Nie, ja w ogóle nie będę płakał z powodu, że tak powiem, żadnych powodów. Nawet jeżeli Kukiz 15 by się rozpadał? Platformy. Kukiz 15 się nie rozpadnie i zaraz może powiem dlaczego. Natomiast w Platformie nastąpiła trochę, tak można to ocenić, zmiana pokoleniowa, no bo pan Rajkowski jednak reprezentuje to młodsze pokolenie, stąd może ci starsi są niezadowoleni, ale... Czy tak jest do końca, to ja takich sygnałów no, do mnie nie docierały. Natomiast w PiS-ie to nie ma żadnych zmian, bo jakie są zmiany, że koledzy się zamienili tam miejscami? No jest różnica w Platformie, bardzo prosta. Pani premier Kopacz poparła pana Wędzonkę, pani poseł Białkowska, pan poseł Ruszczyk, czyli powiedzmy sobie szczerze, parlamentarny establishment Platformy poparł kandydata, nazwijmy to, średnio starszego pokolenia, a prezydent miasta i ekipa tutaj lokalna, samorządowa wybrała obecnego, poparła obecnego. Tylko jest pytanie, szefa. Czy to jest prawdziwy spór, czy taki teatr dla wyborców, że tam naprawdę dzieją się jakieś
takie pluralistyczne zmiany, mam co do tego duże wątpliwości. No to proszę powiedzieć, dlaczego w takim razie Kukiz 15 miałby się nie rozpaść, bo wydaje mi się, że pan coś tutaj wieszczy, bo nie pytałem nawet, a pan no już... Kukiz 15 nie rozpadnie się z tego powodu, że jest organizacją polityczną ideową, jest w trakcie kształtowania tego środowiska, które chciałoby odpartyjnić polską politykę i myślę, że dla wielu ludzi to jest formacja, która daje nadzieję na lepsze zmiany. Aha, już była dobra zmiana, to będzie tak. Lepsza zmiana. Bo nigdy nie jest tak dobrze, żeby nie mogło być lepiej. Ja myślę, że czego życzę. Panowie z formacji Kukiz powinni wyciągać wnioski z historii i pamiętać, że przystawki z reguły się zjada. I pewnie rodzi to taką przestrogę, aby postępować bardzo ostrożnie i szanować te hasła, z jakimi Kukiz zdobywał poparcie, bo takie mam wrażenie, że z tych haseł niewiele pozostało, ale to na całym marginesie. Ja może tylko powiem, że gdybyśmy chcieli być przystawką PiS-u, to zostalibyśmy nią bez żadnego problemu. Poszlibyśmy do prezesa, powiedzieli, że mamy 40 paru posłów, że chcemy dwóch wiceministrów, jednego ministra i po co prezesowi kilka formacji, jak mogą mieć jedną, dużą, która ale będzie... Prezes nie potrzebuje chyba 40 posłów, jemu wystarczy trochę mniej. Zapewniam, że gdyby taką ofertę otrzymał, to na pewno by z niej skorzystał. Natomiast my nie chcemy być przystawką, nie jesteśmy przystawką. PiS by chciał przyprawić nam taką plakietkę tej przystawki. Tylko PiS, bo nasze wrażenie, że na Platforma też, bo my jesteśmy niewygodni dla wszystkich uczestników sceny politycznej, dlatego że jesteśmy alternatywą dla tych wszystkich elektoratów, zarówno dla PiS-u, Platformy, PSL-u, a nawet dla lewicowych organizacji niektórych. Oj, tak, my chcemy scalać, a nie dzielić Polaków. I to jest to, co nas różni. I na pewno z tymi hasłami wyborczymi, którymi szliśmy do wyborów, to Polacy potrafią to ocenić. Czy teraz my jako ugrupowanie polityczne w Sejmie się rozmijamy, czy jak mówimy to, co mówiliśmy Sejmie, na początku. Jak jesteśmy przy Sejmie, drodzy panowie, no to pan prezydent powołał nowy rząd, pani premier Szydło okazała się niegodna, godny okazał się pan premier Morawiecki. Cała reszta rządu pozostała i okazuje się, że z całej tej wielkiej rekonstrukcji, z całej tej zabawy, tego wielkiego halo, no najsłabszym ogniwem okazała się pani premier Szydło, ta, która wygrywała wybory dla Prawa i Sprawiedliwości. Jak to jest możliwe, panie prezydencie? Ja myślałem, że pan poseł jako uczestnik wielkiej polityki zabierze głos pierwszy w tej materii, ale skoro pan mnie wywołał, ja powiem tak, ja reprezentując średnio przygotowanego wyborcę powiem tak, ja nic z tego nie rozumiem. Nie rozumiem z tej racji, że... Ale wyborcy Prawa i Sprawiedliwości? Niekoniecznie. Ja myślę, że obok wyborców Prawa i Sprawiedliwości i innych jeszcze opcji są tacy wyborcy, którzy patrzą, obserwują, przyglądają się i pewnie jest ich znakomita większość. To jest pewnie ci, co do urn wyborczych głosów nie wrzucają, bo nie chodzą głosować. Ja chodzę, ale to na marginesie. Natomiast nic nie potrafię zrozumieć. Może ja się już tak oddaliłem daleko od polityki, bo jeżeli rano ktoś mi mówi, że pani premier jest najlepsza na kontynencie... Za co chcecie mnie odwoływać? Pani pyta, za co chcecie mnie odwoływać, co widziałem w sprawozdaniu telewizyjnym, a wieczorem dowiaduje się, że pani premier została odwołana i zastąpił ją jej zastępca. To powiem szczerze, jest dla mnie nie bardzo zrozumiałe, choć gdyby się nad tym głębiej zastanowić, to jest w tym pewnie szereg kwestii, które zdecydowało o takim ruchu, bo pan Morawiecki jest bodaj czwartym bankowcem, jak panowie pamiętacie, premierem w Polsce, bo był Jan Krzysztof Bielecki, notabene niesławnej pamięci, co podkreślę. Był pan Belka, no, był pan Kazimierz Marcinkiewicz. No i taki z niego bankowiec. No proszę pana, no, ale przynajmniej z banku przywiózł swoją żonę, sympatię, czy byłą żonę, już ja się pogubiłem, gdzie tam aktualnie pan komentator odpoczywa. No i jest pan
Morawiecki. Nie, czy wydaje co, mi się, nie wróży to dobrze rządowi PiS-u? No, ja powiem szczerze, ja nie do końca ufam bankowcom. Gdyby pan Morawiecki był ekonomistą, to zmienia postać rzeczy, ale bankowcom nie. Powtórę, środowisko, w którym często się obracam, związane z działalnością gospodarczą, twierdzi, że poza słupkami, które widziało na ekranach telewizorów, w praktyce nic się nie zmieniło, jeżeli chodzi o wolności gospodarcze, czy o ułatwienia, dla biznesu. A więc mam nadzieję, że tutaj trzeba będzie chyba przyjąć takie stanowisko. Po czynach poznamy i zobaczymy. Póki co zmiana dla zmiany, albo zmiana po to, żeby odwrócić uwagę opinii publicznej, bo to się najłatwiej robi personaliami od innych Panie wydarzeń, pośle, z którymi mamy do czynienia. Panie pośle, ja zadam jeszcze, dopytam, bo była taka sytuacja, że mieliśmy przed tymi zmianami na stanowisku premiera taki eksodus posłów z klubu Kukiz15 do pana Kornela Morawieckiego, co do którego wiemy, że no cóż, jest raczej człowiekiem Prawa i Sprawiedliwości. Uściślimy dwóch posłów i to posłów reprezentujących Ruch Narodowy właściwie, tak można powiedzieć, bo Kukiz15 jest pewną formacją, która skupia różne nurty polityczne i to oni zdecydowali się odejść do wolnych i solidarnych pana marszałka Kornela Morawieckiego. I tutaj bym zwrócił uwagę, że być może nowe zmiana premiera to jest to, że PiS jednak potrzebuje przystawek. Że być może w samym PiS-ie są podziały, które prezes uznał za na tyle niebezpieczne, żeby z WiS-u robić sobie jakiegoś rodzaju przystawkę. Gdyby pan minister Ziobro fikał albo pan premier Gowin, tak, to trzeba było tak, i być może to chodzi o to. To, co się dzieje w głowie prezesa, no to my nie jesteśmy w stanie tego, że tak powiem, ujawnić, bo nie znamy jego myśli, natomiast pewnym jest, że to on rządzi w Polsce i on rozdaje karty i on jednoosobowo ustala, kto jest ministrem, kto jest premierem. Chodziły takie słuchy po Polsce, w Radomiu również, że listy wyborcze Kukiz15, te z 2015 roku, układał właśnie Mateusz Morawiecki. No ja nic na ten temat nie wiem. Ja jestem pewien, że o tym, kto się znalazł na listach Kukiz15, zdecydował Paweł Kukiz i ludzie, którym ufał. Mhm. I chciałbym zwrócić uwagę na jedno, skoro jesteśmy przy panu Mateuszu Morawieckim i przy panu Kornelu Morawieckim, że do tej pory, chociaż pan marszałek był znanym opozycjonistą i takim wyrazistym, to żadna z formacji prawicowych nie chciała go wziąć na swoje listy na miejsce biorące. To coś pokazuje, to, tak? Oczywiście, to Paweł Kukiz dał możliwość wejścia do Sejmu. Dlaczego żałuje? Nie, to nie chodzi o to. To tak jak mówię, budowanie jakiejkolwiek partii czy ruchu politycznego wiąże się z tym, że część ludzi w trakcie tej budowy wątpi, zmienia zdanie, uważa, no jasne, że się oczywiste. Nie spełnia. Panowie, mam minutkę do końca programu. Jeszcze szybkie pytanie. Dodam tylko, że do nas też przychodzą posłowie z Prawa i Sprawiedliwości. A jakieś nazwisko pan tak, poda? Poseł Rzepecki. O, proszę bardzo. Ordynacja wyborcza. Tak szybciutko mam minutę, dosłownie jedno zdanie na ten temat. Co panowie sądzą? Czy przypadkiem ta rekonstrukcja to nie jest przykrycie tego tematu? No to znaczy PiS odchodzi, według mnie robi krok wstecz, likwiduje JOW-y na poziomie samorządów, przynajmniej mamy taki przekaz i to jest według nas niedobrze. My ciągle twierdzimy, że Polacy powinni głosować na tych przedstawicieli, których uważają, że będą ich godnie reprezentować. A JOW-y są najlepszym takim narzędziem, dlatego że głosuje się na tych, na osobę nie na listę. Proszę panów, a ja powiem tak. Ja do tej pory wierzyłem, że polityka to jest działanie dla dobra wspólnego. I coraz bardziej w to wątpię, że w realiach naszych to się odbywa. Jest to bardzo przykre. I w tym mało optymistycznym akcencie, proszę państwa... Ale ja bym nie podzielił tego zdania jednak. No dobrze, to mamy pół na pół w takim razie, jeśli chodzi o gości naszego programu. Dziękuję serdecznie za dzisiaj. Zapraszam na za tydzień. Jak zwykle proszę o polubienia i udostępnienia. Do zobaczenia. Dziękuję panowie. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Nie.